przyjemność przedstawić przedstawiciela drużyny Grom Miedź. No, Andrzej, powiedz kilka słów o sobie, o swojej drużynie, może w jakiej lidze gracie? Andrzej Murawski, prezes klubu sportowego Grom Miedź. Obecnie gramy w grupie pierwszej klasy okręgowej. No, niestety zajmujemy ostatnie miejsce z wielką ilością punktów, ale walczymy cały czas. Jeszcze wiosna jest. Wiosna przed nami. Andrzej, może takie pytanie, co sądzisz o takiej inicjatywie, o takiej formie rozgrywania turnieju? Czy to jest dobry kierunek, w tą stronę warto rozwijać, żeby właśnie te drużyny z niższych gmin spotkały się razem, wymieniały jakieś tam poglądy, inicjatywy? Powiedz coś o turnieju, co sądzisz? Wydaje mi się, że termin tego turnieju jest terminem takim optymalnym tak naprawdę. Jesteśmy praktycznie miesiąc po zakończeniu ligowych zmagań. Do rozpoczęcia wiosennych przygotowań pozostał jeszcze też 3 miesiąc. Także taki turniej w formie takiej luźniejszej wydaje mi się, że jest dość ciekawą imprezą na pewno. W powiecie kubuckim jesteśmy jedynym przedstawicielem powiatu kubuckiego na tym turnieju dzisiejszym. Co roku rozgrywane są mistrzostwa powiatu w halowej piłce nożnej imieniem Marka Sztocmana. Także my w takich mistrzostwach uczestniczymy co roku, więc każdy turniej halowy w jakimś dogodnym terminie dla nas jest bardzo przyjmowany i również z wypornością przyjęliśmy zaproszenie tutaj kolegów z Orów 8. Super. Dziękuję. Dziękuję. Do powodzenia. Dziękuję.
serdecznie. Konrad Kozanecki, Paweł Pala, Paweł Kusienka. Dokładnie. Zagraliśmy dobry mecz. Mecz był pod kontrolą. Przeciwnik postawił solidne warunki. Wysoką poprzeczkę na sobie sam postawił. Teraz tak, zagraliśmy dobre zawody. Jesteśmy drużyną. Staramy się grać piłką, co jest najważniejsze. Dokładnie. Podania były dokładne, strzały przemyślane. Po dwóch meczach myślimy, że możemy zająć wysoką pozycję, mimo że inne drużyny są lepsze. Tak, na razie. Na papierze oczywiście, tak. To na boisku zweryfikuje wszystko. Dokładnie, na razie walczymy o grupę mistrzowską, a potem zobaczymy, co dalej. Dzień dobry, witam Państwa na turnieju Winter Cup w Olsztynie, organizowanym przez drużynę Orły Księta. Mam przyjemność powitać trenera drużyny Sokoła Olsztyn, trafkarzy starszy Damiana Ceglarza. Damian, powiedz może, co sądzisz o takim pomyśle, o takiej inicjatywie? Czy warto taki turniej organizować? Jak wy widzicie to jako drużyna Sokoła Olsztyn? Udział w takim turnieju? Z mojej strony każda forma propagowania takiej formy spędzania czasu jest bardzo dobra. Należy promować piłkę nożną w każdej formie. Jest to fajna forma spędzania wolnego czasu. Tak jak powiedziałem, można spędzać czas, spotkać się z innymi drużynami. Miło spędzić czas. Nawiązywanie kontaktów, znajomości, także myślę, że krótki wywiad, ale poznaliśmy trenera drużyny Sokoła, tutaj w sumie gospodarza tej hali, która to drużyna nam udostępniła tutaj halę na ten turniej. Także życzę powodzenia w turnieju, wygrania. No i na razie tyle. Dziękuję. Drużyny gospodarzy, czyli Orły Księta. Proszę Piotrek, powiedz kilka słów o sobie. Na jakiej pozycji grasz? Od ilu lat grasz w piłkę w klubie? Witam wszystkich. Nazywam się Piotrek Polskiego, już tu trener powiedział. Gram w klubie Orły Księta od bodajże 4 sezonów. 4, 3. O tym turnieju może troszeczkę. No, tak, turniej jest bardzo, bardzo wyrównany. Drużyny pokazują jak najwyższą formę. Teraz wygraliśmy mecz 2-0, nasza drużyna Orły Księta chce się nawet zaprezentować jak najlepszej strony. Chłopaki dają radę, bo każdy się musiał zebrać, to jest klasa, każdy chce, bo to jest amatorstwo, każdy gra jak może. Tak? Coś jeszcze, co ja mogę dodać, no. Zaangażowanie jest jak każdy potrafi, każdy gra jak może, oczywiście my marzymy, żeby wygrać, udało się wygrać 2-0, pierwszy mecz przegraliśmy, ale jeszcze wszystko jest. Dobrze, życzę powodzenia króla strzelców. Dużo się. Dzięki. Witam Państwa, mam się przedstawić przedstawiciela drużyny Unii Masłońskie. Witam. Proszę powiedzieć kilka słów o sobie, o swojej drużynie. Jestem trenerem Unii Masłońskiej od lipca tego roku. Drużyna występuje w B-klasie Częstochowskiej, to jest druga grupa. Zespół reaktywowany w jakimś tam czasie. Obecnie skończyliśmy rundę jako wiceliter. Dużo nowych chłopców sprowadzonych z kraja i okolic i jakoś to. Proszę powiedzieć kilka słów o turnieju, czy taka forma turnieju rozgrywana, czy termin w ogóle jest... No termin myślę jak najbardziej jest trafiony, ponieważ to są jedyna szansa zagrania o jakąkolwiek stawkę. No bo wiadomo, my nie mamy budżetu, żeby sobie pozwolić na wynajmowanie sztucznych wojsk i granie zimą, także turnieje jak najbardziej jest to... Czyli to jest dobry kierunek? Dobry kierunek, świetny. Ja jeszcze mam okazję prowadzić żeńską drużynę, czyli tak powiem. I to też właśnie przygotowania zawsze cyklicznie zimno nie jest. Czy to drużyna jest również z Masłońskim? Nie, nie, z Polą Wiporem. Z Polą Wiporem. No i też dzięki kobiet. Wykorzystujemy to w przygotowaniach po prostu. Jest to granie o stawkę, są to przeciwnicy, różni przeciwnicy. Wiadomo, że wrzuca się do wojska, ale technicznie biegowo można sobie fajnie podtrzymać. Super. Dziękuję tutaj. Życzę powodzenia. Dziękujemy bardzo. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Witam Państwa serdecznie.
chciałbym przedstawić młodego człowieka, który potrzebuje dobrego serca od każdego pomocy. Tutaj przedstawię swoją prośbę na dzisiejszym turnieju. Również my jako organizatorzy Olupu Święta postaramy się jakoś mu tam pomóc. I tutaj prośba również do sponsorów będzie od tego młodego człowieka, od Pawła. Paweł, powiedz kilka słów. Chciałbym urosnąć, a nie mogę grać w piłkę, bo pewien trener powiedział, że nie mogę i grałbym z przedszkolakami. A do której klasy chodzisz? Do piątej. Do piątej klasy, tak? I masz problemy, tak? Tak. Ze zdrowiem. Chciałbyś troszeczkę urosnąć, tak? I potrzebujesz troszeczkę dobrego serca i pieniążków od dobrych ludzi, tak? Tak. Pomogę ci. Okej. Proszę Państwa, jeżeli ktoś ma dobre serce i chce pomóc temu młodemu człowiekowi, młodemu chłopcu, proszę o przelanie pieniążków na konto, będzie udostępnione na naszej stronie, także moim zdaniem tyle. Paweł, tutaj chciałbym podziękować jeszcze wszystkim przyszłym sponsorom, tak? Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Dzięki Paweł. Dawaj, przejmuj się.